Strada. 6 minut po 14 słuchają Państwa Radia Kraków, magazyn Radio Strada. Kto też nie znał tego samochodu? Wszyscy chyba znali, prawie wszyscy jeździli, niektórzy robili w nim prawo jazdy. Każdy ma z nim jakieś wspomnienia. Ktoś może jechał nim na wakacje, ktoś może na pierwszą randkę. To wszystko żyje w nas ciągle i kiedy widzimy małe Fiaty na ulicach, to przyjmujemy to z uśmiechem. To jest taki powiew czegoś takiego sympatycznego, czegoś, co ciągle gdzieś jeszcze w nas tkwi, choć już dzisiaj jeździmy innymi samochodami. Wtedy, kiedy jeździliśmy tymi maluchami, mówiliśmy sobie, że są takie piękne auta na świecie, a my jeździmy maluchami. Dziś jeździmy tymi pięknymi autami na świecie i mówimy, jakie fajne były te maluchy. I o tym dziś będziemy rozmawiać w magazynie Radio Strada. Takie szczególne wydanie, bo przez cały następny tydzień będziemy co dzień o maluchach opowiadać, a u nas w rozgłośni będzie wystawa, już właściwie trochę się rozpoczęła, bo pierwsze auta już stoją w naszym holu, można już przychodzić i oglądać, ale pokażemy kilkanaście szczególnych bardzo samochodów. Gości przedstawimy za chwilę, a na razie dzień dobry, mówią Marek Handwerker, Marcin Koczyba, a program realizuje Michał Karoń. 12 minut po 14. Tak, słucham Stana Borysa, który śpiewa o jaskółce, która gdzieś tam śmiga. I tak sobie pomyślałem, że małe Fiaty też tak miały, zwłaszcza jeśli za kierownicą siedział Janusz Szerla, który jest dzisiaj z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Latający maluch. Fantom. Fantom. Jak go Belgowie nazwali, tak? I jest, są z nami Marcin Małysz, Adam Druzgała i Damian Kurcz z klubu 126 Hooligans, czyli ludzie, którzy, tacy sympatyczni chuligani, którzy przywieźli małe Fiaty i postawili je u nas w radiu, a państwo będą je mogli oglądać. Zacznijmy od Janusza. Tak, bo tak, ja krótko. Jak już cię wywołaliśmy do tablicy, powiedzieliśmy, że latający maluch to rzeczywiście maluch w twoich rękach okazywał się być bardzo niebezpiecznym narzędziem dla innych pojazdów na trasie. Nie dlatego, żeby spychał, tylko że wygrywałeś. Ja może krótko autem przedstawię, bo ja tu mam takie króciutkie resume. 13 tytułów mistrza i wicemistrza Polski. Człowiek, który jako jedyny w Polsce w ciągu jednego sezonu zdobył 3 tytuły mistrza Polski w wyścigach płaskich, w wyścigach górskich i w rajdach. Wszystko samochodem Fiat 126P. Startował tym małym Fiatem w klasie 1300, a jednak maluch to miał silnik 600. Za granicą tak. Za granicą tak. Najniższe klasy były 1300. 1600. Ja tu dla przykładu zapisałem sobie, że na rajdzie Deutschland, który jeszcze w ten czas nie był rajdem do mistrzostw świata, ale był pretendentem, tak. Na jednym z OS-ów, liczącym 17 kilometrów, startowało 220 załóg, a Janusz zajął 12 miejsce. To jest cała historia FSM-u i małego Fiata. I jeżeli ktoś uważa, że małym Fiatem nie można wygrywać rajdów i startować na rajdach, się grubo myli. Janusz jest tego najlepszym przykładem. Dziękuję za takie przypomnienie. Sam bym tego nie powiedział, bo jestem za skromny, ale... Miło słyszeć, że ktoś to jak trafiłeś pamięta do tego malucha? Ja wiem, że najpierw startowałeś swoim małym, prywatnym maluchem, zdobyłeś wicemistrzostwo Polski i dostałeś ofertę z FSM-u. No nie było innej drogi, no trzeba było się pokazać, więc wziąłem takie autko, którym jeździłem na kawę do rynku. No tak. I udało się w rajdzie zrobić wicemistrza Polski w rajdach, no to mnie poprosili, żebym się dam do tego teamu, dołączył. No i oczywiście skorzystałem z tej opcji i bardzo szybko udało się dobre wyniki robić, no. Zwłaszcza, że powiem szczerze, że maluchy były wtedy robione w bardzo małym takim, w małej grupie, gdzie był fenomenalny mechanik Józek Zemanek, który rzeczywiście umiał te silniki zrobić. Ale bazę mieliśmy, czego pewnie nikt nie wie, każdy myśli, że to tylko Abarth robił, a nam we Włoszech wyścigowy silnik zrobiła firma Breda. Rzeczywiście to był bardzo mocny silnik, miał 70 ponad koni. Kręcił się do 9500 obrotów, na dwójce miał 95 na godzinę, na trójce 135, czwórka do 175. No więc powiem szczerze, że no było to trochę wariactwo. Ile to ważyło? Nie ważyło 600 kilo, ważyło mniej wyścigówka, no bo to ja zawsze pamiętam, jak wsiadaliście z Filipem do samochodu. Filip też pod 1,90 m, tobie, ty też nie należysz do małych, więc jak oni się pakowali do tego malucha, to przedziwna sprawa. No siedziało się nogami na zderzaku, głową na dachu, a barkiem na drzwiach, także no było tak ciasno. No powiedz mi, przecież wszyscy zawsze mówili, że dwa najbezpieczniejsze samochody na świecie to jest Fiat 126P i Mercedes, bo ma strefę zgniotu do silnika, tak? Tak, to prawda. No mieliśmy silnik na plecami, no niestety nie było to bezpieczne. No nie było to bezpieczne, jeździło się, tak?
Tak, jeździło się. Ale powiem szczerze, na propos bezpieczeństwa zrobili testy w FSO i doszli do tego, że przy 60 na godzinę jakbyś uderzył w ścianę czołowo, to właściwie nic ci nie groziło. Taka ciekawostka. No proszę. Czyli nie jest tak źle. To jest całkiem dobrze, powiedziałbym, bo to jest zaskakujące. Przecież silnik jest z tyłu, więc tutaj ta strefa zgniotu inaczej się układa. No tak było wyprofilowane trochę. Tutaj jeszcze koło zapasowe z przodu i tak dalej, i tak dalej. No jakoś tak to, no tak kiedy były testy. To jest duże wyzwanie dla współczesnych samochodów, uważam. Bo niektóre rzeczywiście przy 60, bo niewiele by z tego samochodu zostało. Janusz, twoja kariera... Startowałeś oczywiście w barwach Atomic Klubu Krakowskiego, bo to Kraków był takim centrum w ten czas rajdów samochodowych. Ja pamiętam, że na eliminację do Mistrzostw Polski przyjeżdżało 30 załóg z Krakowa, z tego co najmniej 10 jeżdżących małymi Fiatami. I gdzieś to potem, te małe Fiaty, jak skończyła się produkcja, gdzieś taki był moment, kiedy był zastój, nie pokazywały się. Teraz znów się te małe Fiaty wszędzie pokazują. Opowiadałeś tutaj o wyścigu w Poznaniu chyba. Ile startowało w ten czas małych Fiatów? No pamiętam, że tam obsada była gigantyczna. Dochodziło do ponad 130 samochodów, przyjeżdżało na wyścigi Mistrzostw Polski, z czego pojemność toru była 36 maluchów. Trzeba było 3 razy startować w eliminacjach, żeby do finalnego wyścigu się dostać. Także to było coś nieprawdopodobnego. Obecnie to są klasy, gdzie mają 8 małych, 10, 12, a wtedy było 130. Tymi maluchami jeździliście po całej Europie, bo przecież nie tylko asfaltowe rajdy, ale i szutrowe. Wyobrażacie sobie, ja sobie nie mogę wyobrazić malucha na Akropolu, po tych kamieniach, po tym wszystkim. Jak to się tym jeździło, powiedz mi? No ciężko. No to wiesz, to Akropol to specyficzny raj, to nawet szkoda na ten temat mówić, bo tam była walka o to, żeby w ogóle do mety dojechać, gdzie się nie udawało. No wtedy wielu firmom, no to tylko czołowe firmy typu, że miały, dawniej nie było stref takich, gdzie się auta naprawiały, tylko przed każdym PKC-em był, gdzie na przykład rozmawiałem z Audi, bo żeśmy byli zaprzyjaźnieni z Israelem i z Michel Mouton, to oni mówili, no słuchaj, no my mamy przed każdym OSM zmieniamy skrzynię biegów. Moce 600 koni nie wytrzymywało ani skrzynia, nie wytrzymywały przełożenia. Jak doszli do tego, że to wszystko na dole wytrzymywało, skrzynia się rozciągała po prostu w obudowie, czego nikt nawet sobie może nie wyobrazić. Więc oni zmieniali te skrzynie na każdym. A maluch musiał sobie dać radę. No ja miałem jeden serwis, więc musiałem czasami mieć i paliwo w kanistrze za fotelem. No ale takie czasy. No, a powiedz mi, jeżeli chodzi o tego fantoma, jak cię w Belgii nazywali, skąd się to wzięło? No wzięłaś to stąd, że powiem nieskromnie, ja nie lubię o sobie mówić i się chwalić, ale byliśmy rzeczywiście dobrymi kierowcami. Startowało się w rajdach, wyścigach górskich, tych startów było setki, także umiejętności były duże. I jak się ścigałeś na przykład, że był odcinek specjalny na takim kółko, jak się to nazywa, na torze takim zamkniętym jak gdyby, no to oni nie umieli sobie znaleźć takiej optymalnej trasy. No szli po jakichś dziurach, gdzieś ich wybijało. Ja tak myk, jak wyprzedziłem, cztery auta z Audi wyprzedziłem, no to oni zwariowali po prostu, no bo nie wiedzieli dlaczego, jak to się może stać. No ale to po prostu chodziło, o wiedzę, umiejętność, tor jazdy i tak dalej. No. Czyli talent, doświadczenie, wiedza i to tym się wygrywało, tak? I sercem przede wszystkim. No to serce do walki trzeba mieć, jeśli się startuje z góry spalonej pozycji, stoisz pośród tych wszystkich Audi z innych aut, pośród tych wszystkich gwiazd. No i myślisz sobie, to jest mały Fiat, to jestem ja i teraz co? I nagle puch się okazuje, że właśnie wygrałeś, tak? Albo jesteś w fantastycznym miejscu. Powiem szczerze, że stykałem się tego, czego w Polsce właściwie nie było, bo to była rywalizacja, to była zazdrość. Ja byłem na przykład wrogiem numer jeden wszystkich ze Śląska, bo byłem z Krakowa, oni chcieli jeździć w fabryce, na fabryce jeździłem ja, no więc był team taki, który stwarzali 2 samochody, się składali, żeby był szybszy od naszego. I on był szybszy, no ale też trzeba było stosować techniki, żeby ten pierwszy, drugi OS szybko wygrać. To wtedy na trzecim już wiedziałem, że gość nie wytrzyma psychicznie, i zostanie w rowie. I tak to zawsze było, umiejętności są ważne. No i głowa. No niestety
i ten łącznik między fotelem a kierownicą, tak? On no, decydował. Tak. Jeszcze mogę powiedzieć jedną rzecz, ciekawostkę, tak. czego nikt nie wie, że sobie ludzie nie zdają sprawy, że często na pierwszym odcinku specjalnych dużo było wypadków. Po prostu to jest taka adrenalina potworna, że ludzie na przykład nie umieli tego dobrze ocenić. Kiedyś w Belgii też przyjeżdżamy, no odcinek 7 kilometrów, na mecie stoją zawodnicy, młode chłopy, byki, każdy zdrowy. I sapiemy, czerwony, zadyszany. No więc co się dzieje? No to podłączyli nam aparaturę i stwierdzili, że kurczę, na odcinku specjalnym mieliśmy ciśnienie rzędu 200 z groszem. Tak adrenalina działała. No. To jest niebywałe, ale to naprawdę obciążenia, które przeżywają sportowcy, to jest coś niesamowitego i tutaj to jest też to, że każdy z nich musi mieć kondycję. Też na pewno jakieś sporty uprawiałeś poza tym. Tak. Ja trzeba się było pilnować. No. Tutaj z kolegą Hanelkerem grałem na przykład w drugiej lidze piłkę ręczną w AZS-ie. No, notabene prawie pierwsza, bo oni dopiero co żeśmy spadli, także no, był wysoki poziom. Cały czas coś się robiło, cały czas trzeba było coś robić. No to dzisiaj. Ja muszę tutaj dodać, że tak się wtrącę, potwierdzam faktycznie, że tak jest, dlatego że no, dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Owszem, nasi koledzy ścigają się na torze Poznań i ta cała dywizja Maluch Trophy, która jest stworzona przez Krzysztofa Kariona, no to są samochody, które oczywiście w pewnych specyfikacjach też budzą wielkie emocje. Natomiast nasza grupa, właśnie nasz klub posiada kilka samochodów pokazowych. Myśmy otwierali Magurę Małastowską w 2016 roku. W ubiegłym roku jeździliśmy na Verva Street Racing. Też prowadziłem taki samochód i to faktycznie jest tak, jak pan mówi. Jest to bardzo, bardzo duża emocja i są to przepotężne takie przypływy ciśnienia wręcz, i szczególnie na początku, bo jak już człowiek się rozjeździ troszkę, prawda, to potem już jest inaczej. Ale początek jest bardzo trudny. Ale Marcin, ja taką... Poczekaj, bo Marcin, powiedz, bo jak już mówimy o tych sportowych samochodach, bo tu będą stały, już stoją w tej chwili 3. W tej chwili stoją 4 samochody, a będzie ich ale, stało ale 5. Rajdówki? No tak. 4 mamy, są. Kropek? Mamy, a 4, tak. Mamy 4 i będzie stał 5. Mhm. To są samochody, można powiedzieć w slangu mechaników, strugane od 50, powiedzmy, że z seryjnych bloków, około 50 koni w górę. Czyli na przykład mój samochód ma 56 koni, kolegów chyba są trochę mocniejsze, około właśnie 60 koni. Nie wiem, jak Wojtek Kropek, co on tam. Wydaje mi się, że też jest to taka moc. Samochód kolegi Damiana to jest central. No, mój w okolicach 300. W okolicach 300 koni. Powiem ci, że to robi wrażenie. Jak tutaj opowiadam kolegom, że to ma 300 koni, to się pytają, gdzie ma skrzydła. Bo to jest w ogóle niemożliwe. 300 tak, tylko, koni ma w takim silnik, to musi od razu powiedzieć, to nie jest seryjny silnik od małego Fiata, to jest od Fiata też, ale od Fiata Kromy. Fiata Kromy, tak. To już nie chodzi o to, od czego silnik, tylko o to, jak tą moc w tym małym autku, tak? Ile on waży, ten samochód, z tym silnikiem? Myśmy go ważyli, ważył około 720 kilo, natomiast ja na jednym wyścigu, jeżeli wypadłem z trasy, rozbiłem go, przebudowaliśmy, trochę odelżyliśmy i ta waga, myślę, że w okolicach 650 kilo będzie... Napęd na tył, dodajesz gazu, 300 koni, leciutkie auto i co się dzieje z przodem? Nie odlatuje. Nie odlatuje. Natomiast przy 240 na godzinę na autostradzie w Niemczech to rzeczywiście 3 pasy rzuca od jednego do drugiego. Także czy ci, uważać. Którzy jechali z tobą i widzieli takie małe auto pędzące 240 na godzinę, to się tam żegnali i, znaczy, i mieli jedną wrażenie, że mają omamy wzrokowe? Testowałem samochód. Wjechałem na obwodnicę w Niemczech oczywiście. Tam, gdzie wolno, tak. Akurat tam jechał jakiś znajomy kolegi. Dzwoni do niego następnego dnia i opowiada: słuchaj, jadę 130 na godzinę, patrzę, dogania mnie Maluch. Jadę 150, Maluch mnie wyprzedza. Jadę 170, a Maluch gdzieś pojechał. Tak to mniej więcej wygląda. A ja mam, Marcin, dla ciebie pewną propozycję. Skoro urządzacie takie pokazowe jazdy tymi Maluchami, to może na którąś jazdę zaprosilibyście Janusza, żeby przejechał się takim samochodem. Na pewno. Z największą przyjemnością. Tak, bo ja wiem, że jego do różnych samochodów ciągnie. Nie chcę opowiadać o tym, jak jeździł Audi Quattro. Tak, nie swoim. Jak to było? Krótką opowiedź. Mogę? Możesz. Przedawniło się. Przedawniło. Tak. No nie, no właśnie na rajdu Akropolu, no wtedy była taka sytuacja, że zrobili Kurz Quattro, tak zwane krótkie, nie wiem jak. I Rel miał wybrać, czy pojedzie na rajd długim, czy krótkim. No i gdzieś tam taka przerwa dłuższa była 800 kilometrów od bazy, a żeby się zepsuł Maluszek, no to wróciłem do siebie, no i łażę koło tego Audi, no i tak oglądam, patrzę, no drzwi otwieram otwarte, no to usiadłem sobie, no patrzę, no rewelacja, no każdy samochód rajdowy, wiadomo, nie ma kluczyka, tylko ma przycisk,
włączyłem, ten zaczęło pracować. No to co byś zrobił? No to wrzuciłem bieg, nie? Wrzuciłem bieg. Bałem się potwornie, bo nie wiedziałem, co jest na zgałce o skrzyni biegów, a to były takie automatyczne pierwsze jakieś takie nowości, których człowiek nie znał, ale na samym się spróbuję. No podjechałem pod szlaban, gość mi otworzył. No to wyjechałem, nie? Wyjechałem, zrobiłem 20 kilometrów, szybko wróciłem. No nikt nie wie, że ukradłem Audi. Pożyczyłeś, bo oddałeś. To użyczenie się to nazywa, użyczyłeś. Bardzo dobrze mówisz. Tak, użyczył, tak. Nie ukradł, ale no chyba... Tak. Ja bym powiedział, wziąłem na testy, tak. Po prostu się karnąłeś, jak mówił młodzież dzisiaj. Tak. I myślę, że Walter L. nie miał być tego za złe. Zresztą patrząc na jego twarz w każdej sytuacji, myślę, że nawet by mu nie drgnęła powieka, więc nie, spokojnie. Ja z nim gadałem, on mnie lubił. Tak, tak, no to tym bardziej. Pozdrawiamy Waltera Rella, bo to fantastyczny kierowca. Zresztą ostatnio w internecie pojawił się film, jak przewozi, jak wozi jakąś dziennikarkę niemiecką. Widziałeś to? Nie. Polecam państwu. Dziewczyna tam w tym samochodzie krzyczy, płacze, kwili i w ogóle, a Walter Rell nawet nic nie drgnie, tylko kręci, jedzie swoje i kamienna twarz. Coś nieprawdopodobnego. Polecamy państwu ten film. Dobrze, to teraz krótka przerwa i wracamy za chwilę. Radio Strada. No co? Tu Radio Kraków, magazyn Radio Strada. Przypominam, nasi goście dzisiaj to Janusz Szerla, Adam Kurcz, Adam Druzgała i Marcin Małysz. A śpiewał dla państwa przed chwilą Andrzej Dąbrowski, który również kiedyś małym Fiatem się ścigał, tak? Bo tu ustaliliśmy dzisiaj, tak, mówiłeś, tak, Marek. Tak, startował na rajdach i ścigach małym Fiatem. To jest człowiek, który tak, gra na perkusji, jeździł małym Fiatem i to z powodzeniem, bo on nie był złym kierowcą, tak, prawda? Rajdowym, bo to Janusz, nie miałeś okazji z nim gdzieś kiedyś? Tak, no widziałem, jak jeździł. No rzeczywiście, no, reprezentował jak taki na piosenkarza... dobry poziom. Dobry, no, i nieźle śpiewa. Chcieliśmy zaprosić kiedyś do studia u nas na taki mini koncert, mini recital. Może jeszcze się jakoś uda, prowadzimy negocjacje z panem Andrzejem, bo no, już swoje lata ma i niełatwo jest coś takiego zorganizować, ale po tym, jak zorganizowaliśmy spotkanie z Andrzejem Jaroszewiczem, to myślę, że teraz może być trochę łatwiej, bo trochę zaczną w siebie wierzyć ci, którzy już tak mówią, że bo ja już mam dużo lat. Bo zawsze mówili, że Andrzej Dąbrowski jest najlepszym piosenkarzem wśród rajdowców i najlepszym rajdowcem wśród piosenkarzy. Najlepszym perkusistą wśród piosenkarzy i kierowców rajdowych. Bo to jest multimedialny artysta. Multiinstrumentalny, przepraszam. Wróćmy do tych maluchów. Powiedz, bo ty masz tego 300-konnego malucha. Tak, ponad 300-konnego. Tak mniej więcej ponad. Mniej więcej 300 koni, nie ponad, raczej dobra, nie. 300. Co z nim? Ścigasz się nim gdzieś, gdzie cię można zobaczyć? Poza tym, że jest u nas. I przyjdźcie szybko zobaczyć, bo będzie tylko tydzień. Tak, przez tydzień jest dostępny tutaj w Radiu. Chyba, że ci nie oddamy, bo ja tu mówię, że już rozważam. Ja się z tym liczę, że może go już to nie odbiorę stąd. Natomiast ja się ścigałem w 2009, 8, 9, chyba 10 roku na Słowacji i w Czechach na wyścigach górskich. To było chyba Kavuberg Trophy się nazywało. Tam nie potrzeba było licencji, homologacji, żadnych takich rzeczy, więc to było coś idealnego dla mnie, bo mogłem sobie to auto robić po swojemu i nikt mi do tego nie zaglądał, nie patrzył w homologację, jakoś to się nie zgadza i tak dalej. Tam startowałem. W tym momencie mamy grupę, pokazował 126 Hooligans i ostatnio byliśmy na takiej dużej imprezie w Krakowie organizowanej. Mieliśmy taki przejazd pokazowy i to bardziej na takich rzeczach, że tak powiem, mogę się skupić. To auto też jest ciężkie w prowadzeniu. Tak? To nie no jest... myślę, bo to przecież narowista bestia. Bardzo narowista. To nie wiem nawet, do czego to porównać, tak? Bo budowałem go razem z F-16. Kolegą, z Kazimierzem Jarominem, którego pozdrawiam. On też serwisował BMW do rajdów tutaj w Polsce. I on też mówi, no BMW prowadzi się jedną ręką, a maluch prowadzi się sam. Próbuje się go opanować po prostu. Ale to nie jest walka, że pewnej wygranej nie można mieć, tak? Jak się do niego wsiada. To nie można, trzeba najpierw porozmawiać z tym samochodem, czy się dowiedzie do końca i żeby był łaskawy. Natomiast na mojej stronce, tam na Facebooku, na fanpage'u jest też filmik, jak wracaliśmy tutaj z Krakowa, akurat Mustang 500-konny stanął na światłach, no to tak troszkę szybciej ruszyliśmy. On tam stoi do dziś, słuchasz, pajęczynami pokryty i wiesz, po prostu zapadł.
w sen. Powiedz, bo modyfikacji sporo było potrzebnych. Tam widać, że są poszerzone koła, tak? No bo tu tam musiałeś tak też... Tak, jest napompowany dość porządnie, tak? Tak, tam jest bardzo dużo modyfikacji. On przechodził też ewolucję. To jest samochód, który był pierwszy w rodzinie od początku. Najpierw miał go mój tata, później moja siostra. W wieku 16 lat dostałem go ja. No i też przechodził różne modyfikacje. Była rajdówka, startowałem w jakichś tam kajutesach tutaj w Krakowie. W pewnym momencie odstawiłem go na bok i stwierdziłem, że coś trzeba zrobić. I albo, że tak powiem, pójdzie na złą, bo już blacharka była stara i trzeba było coś z nią zrobić. Albo zrobię coś ciekawego. No i wpadł jakiś tam silnik 1.3 turbo na początek. Ale w momencie jej budowy no już oswoiłem się z tym silnikiem przez rok, że 1.3 to jednak za mało. W maluchu. Tak, w maluchu, więc wpadł w ręce silnik 2 litry turbo. Mówiłem, okej, to taki 2 litry turbo będzie odpowiedni. No i tak się zaczęła ta przygoda. Oczywiście przód, w tym momencie zawieszenie to jest robione indywidualnie. Hamulce z Uno Turbo, tył to jest kołyska cała z Uno Turbo. Silnik ze skrzynią to jest Fiat Croma właśnie. Czyli tam niewiele z malucha jakby zostało, ale... Idea została. A tatuś oglądał ten samochód po tej przeróbce? Tatuś oglądał, tak. Co, nie podobał się. Synku, coś ty zrobił z mojego malucha. Nie, to nie było aż tak. Podoba mu się, tak, że... No nie dziwisz. Nawet jechał ze mną nim. Rozumiem, że ludzie tego nie wiedzą, ale silnik stacjonarny, czyli masz za plecami, tak? Tak. Tak, mam parę centymetrów za plecami turbinę, bardzo gorąco jest, także w lecie jest ciężko. Ale w zimie dobrze. W zimie dobrze, tak. Tylko on w zimie on nie odpala poniżej 10 stopni. Tak. Aha, akurat, znaczy tam są problemy z wystrojeniem, z elektroniką, tak? Mamy troszkę tutaj taki piggyback, taki komputer, który steruje tym silnikiem, ale on nie za bardzo dogaduje się z silnikiem Fiata Cromy. No i tam jest taki problem, że musi być powyżej 10 stopni, żeby on odpalił i żeby ta komunikacja była dobra, mapy paliwa i tak dalej. Nie zmieniamy na razie, bo stwierdziłem, że w tym momencie nie inwestuję. Ale nie w zimie, na śliskim, na lodzie na przykład. Próbowałem w deszczu jechać. To też się nie da. To już wystarczy. Ruszałem na piątce. Tak. Okej. Okay. Marcin, twój samochód? No mój samochód to jest samochód, który jest zbudowany, to jest właściwie chyba jeden z nielicznych samochodów w Polsce, samochodów, które są z klatką przystosowanych do sportu. Mikrofon jak możesz bliżej. Ale to są samochody, to jest samochód, który jest zarejestrowany jako pojazd zabytkowy. Mhm. I to jest taka ciekawostka, jest to, tak jak mówię, jeden z nielicznych samochodów, który tak... Jak go rozpoznamy, bo jest już tu u nas, to gdyby państwo chcieli przyjść, to powiedz, który to jest. Krakowskie rejestracje KR99J, żółte tablice, z przodu Mały Świat Motorsport. Napisy celoklejone. To jest samochód, który z seryjnego bloku ma wystrugane 56 koni. Mm-hmm. Tych modyfikacji jest trochę. Tam jest na przykład tam jest seryjny wał azotowany, panewki są nominalne, koło zamachowe 4.2 z dociskiem wyważone, wałek 5.5.5, głowica 4 mm w dół, więc dosyć dużo, co już powodowało mocne doprężenie silnika i zmianę, no oczywiście popychaczy, zmianę oblachowania, bo trzeba było tam troszkę tam podrzeźbić, tak? Troszkę. Zawory wydechowe seryjne, sące Cinquecento 700, tłoki z frezem i tak dalej, i tak dalej. Blok rozwiercany, korby 130 mm, no i gaźnik motocyklowy Kawasaki ZZR 600. A ile to trwało, zanim to wszystko zrobiłeś? Budową silnika zajął się mój serdeczny kolega Tomek Cabaj z Krakowa, też go bardzo serdecznie pozdrawiam. Gość, który ma ogromną wiedzę o budowaniu silników wyczynowych do Fiata 126. Zresztą to jest człowiek, który zbudował naszemu koledze Pawłowi Kopaczowi silnik, na którym wyjeździł dwukrotne Mistrzostwo Polski w wyścigach górskich. Także facet no, też jakby siedzi w temacie. Natomiast modyfikacja silnika to jest jedna rzecz. Ten samochód oprócz tego jest bardzo mocno odchudzony. On waży 504 kg dokładnie. Bez kierowcy. Bez kierowcy, tak, bo to kierowca jest zawsze tym najsłabszym punktem. To jeszcze zależy, która, ale my akurat. Z reguły tak jest. Oprócz tego jest modyfikowany układ kierowniczy, tam jest szybki skręt zrobiony, jest hydrołapa, no klatka, wiadomo, są to rzeczy, które muszą być, żeby ten samochód mógł się poruszać bezpiecznie, precyzyjnie i widowiskowo. Teraz twój. U mnie nie ma rajdówki żadnej. Ja nie mam... Ale jaki masz samochód? Ja posiadam dwa klasyczne, 78 roku STK i 91 roku FL-a. Jak trafiły w twoje ręce? Maluchy. Wyciągnęliśmy razem ze stodoły, tak? Tak, jednego zaraził maluchem Marcin. Przez Marcina zaraził się maluchami. Znaczy motoryzacja też tam mnie interesowała. Ale maluchem mnie zaraził Marcin, bo otrzymał swojego klasyka schowanego u mnie przed żoną, żeby nie wiedziała, że jest. Żartujesz. No tak było. Nie, było. No, tak było. Takie tu rzeczy wychodzą na antenie dzisiaj, że... Żona już wie i powiedziała, że nie po czym mnie to robił. Aha. Także nie było to teraz potrzebne. Tak głowie, ale...
Znając życie. Z żonami to, no, to jest zawsze bywa. Proces. To jest zawsze proces i o tym to pewnie opowiem. Chociaż moja nie miała oporu przed tym, żeby malucha kupić. A znalazł pierwszego malucha mojego, znalazł Marcin właśnie tutaj pod Krakowem, z jakiejś stodole był wygrzebany. Ale to co, tam ktoś go przechowywał w sianku? To już taka jest to miał... standardowa nie. opowieść, że znalazłem nie, nie. stare auto, to bo miał... ktoś w stodole trzymał. Starszy pan, który razem z bratem, który mu zmarł, mieli zakład blacharski i mechaniczny. I oni go wyremontowali, no i po prostu postawili tego malucha w garażu stały. No nie wiem, nie z tym zrobić po prostu co. Mhm. Tak, no bardzo długo nie chciał się pozbyć tego. Nie chciał się tego pozbyć, był taki sentyment do zmarłego brata. Oni to razem budowali, tak. Odbudowywali ten samochód. Remontowali po prostu. Z tego co mi wiadomo, chyba wszyscy kolekcjonerzy z Krakowa tam podchodzili do niego, żeby ten samochód kupić przez ileś tam lat. A wy byliście bardziej skuteczni. Byliśmy jakoś tam bardziej przekonywujący, dokładnie. Nie wnikając w szczegóły. Okazało się, aha. że samochód z ulicy Hamernia udało nam się pozyskać. I to jest właśnie ten 78, który też tutaj będzie. Mhm. W niedzielę będzie przywieziony. Bo oprócz tych rajdowych samochodów i wyścigowych tak. będzie mnóstwo będzie samochodów mnóstwo, normalnych, seryjnych. Znaczy mnóstwo. No będziemy, kilka, znaczy, no. U nas w grupie mamy łącznie w sumie razem, my kiedyś policzyliśmy, tak. 42 samochody. Nas jest 13, mamy 42 auta. Wszystko Fiaty 126. Natomiast to, co możemy przywieźć, bo mamy pewne ograniczenia czasowe i ograniczenia, że tak związane powiem, z miejscem, no bo, z miejscem. Tak. Więc wybraliśmy trochę samochodów. Łącznie będzie w sumie, już teraz policzyłem dokładnie, będzie ich tak. 17 tutaj. 17. Także będzie 17 samochodów. Będziemy mieli, no jeżeli chodzi o te samochody przygotowane do sportu, to faktycznie łączna moc to jest ponad 600 koni. Nieźle. Czyli tak jak policzyliśmy. bo to będzie 5 samochodów o łącznej mocy, tam 600 z małym ogonkiem. Natomiast będą takie pozycje, jak na przykład ten taki słynny Red. Mój ulubiony, Red i Brown, po prostu. Ulubiony Red. Będzie Bosmal. Kabriolet, który zresztą jest takim słynnym samochodem odnawianym w programie TVN Turbo. Samochód marzeń kupi zrób. Więc jeżeli ktoś śledzi też ten program, to można autko będzie tutaj zobaczyć. No, kto nie zdążył obejrzeć, to obejrzy, bo oni to powtarzają na okrągło, także... Będziemy mieli jeden samochód eksportowy z numerami nadwozia ZFA w oryginalnej specyfikacji. Co to znaczy eksportowy w sensie? Eksportowy, czyli nie kierowany na rynek polski. To znaczy, czyli on był inaczej wykonany trochę, tak? On był trochę inaczej wykonany, troszkę lepiej wykonany w sensie jakości złożenia i trochę oczywiście bardziej komfortowy, tak? W sensie tego, że te tapicerki były inne. One miały na przykład uchylne szyby, no które się nie zdarzały seryjnie w samochodach. No, trochę modyfikacji tam było. Znaczy modyfikacji. No, to były właściwie, to była fabryczna specyfikacja dedykowana na inne rynki. Natomiast zdarzało się też tak, że jak te samochody miały jakiś mankament, a ktoś miał jakiegoś, nie wiem, wujka, tatę w partii albo gdzieś tam, to udało się załatwić taki samochód, że z tego odrzutu te samochody również trafiały na polski rynek. I to jest właśnie taki samochód, który jest w tej chwili odkupiony przez naszego klubowego kolegę dosłownie 2 tygodnie temu od pierwszego właściciela, od nowości. Jeszcze na czarnych tablicach katowickich samochód będzie przywieziony też w niedzielę. 20 tysięcy przebiegło od 20 tysięcy przebiegło od nowości. Ja pamiętam taki katalog, gdzieś tam ktoś ze znajomych z Niemiec przywiózł, z tych drugich Niemiec, nie z NRD. I maluch, i nie pamiętam jaka była cena, wszystko jedno wyższa niż w Polsce oczywiście, ale była tapicerka w takie paski. Ja sobie myślę, kurczę, gdzie to w Polsce takie maluchy robią? To się to okazało, taka, że oni w Niemczech robili. To była sztruksowa tapicerka. To chyba było takie w formie sztruksowej. Tak, ale była wydaje. Też taka w kolorowe, bo była też próba robienia z niego bagi. To miało być takie auto, obcinali dachy i gdzieś tam, nie pamiętam, czy oni... W Zielonej Górze, to my mówimy teraz o tej tłoczni karoserii malucha w Zielonej Górze, który się nazywał Malubac i był wysyłany do Holandii bodajże, tak? Bo w Holandii to się nazywało Malubac. No właśnie... To mówimy o tym kabriolecie, który nie był kabrioletem, on nie miał dachu nigdy. Tak. Bo Bosmal różnił się tym, że miał wzmacniane progi, oczywiście jak każdy kabriolet, ale miał dach. Natomiast Malubac tego dachu nie posiadał. I taki samochód, z tego co mi wiadomo, nasz taki kolega ze Śląska, Antoni Przychodzień, posiada w Muzeum Fiata w Bielsku Białej. On ma takie prywatne muzeum. Ale ta tapicerka była taka jak na leżaku, no po prostu kolorowa, tak? Tak, no to kolorowa. To. Tak, dobrze, tak. To teraz zrobimy przerwę i wracamy za moment. Radio Strada. Za 10 minut będzie 15. Tak się tu zagadaliśmy, że nawet nie słyszeliśmy, że już piosenka się skończyła. Ale tematów jest mnóstwo, bo miłości do małego Fiata jest w nas wszystkich bardzo dużo. Proszę do nas pisać 4080. Jeśli mają państwo swoje jakieś wspomnienia związane z małym Fiatem, to bardzo proszę. Ja się tylko mogę zwierzyć, że ja też mam, bo egzamin zdawałem na prawo jazdy małym Fiatem z egzaminatorem, który miał chyba ze 2 metry wzrostu, a temperatura była około 30 stopni. Tam na tej Nowochódzkiej jeszcze był jakiś remont, bo łatali dziury w jezdni. W związku z czym staliśmy w tym korku i widziałem, jak chłop się roztapia.
I potem jak wróciliśmy do ośrodka, mówi, zdałeś, ale jak tak będziesz jeździł, to się tu w Krakowie, tu pik, nigdy do ruchu nie włączysz. No, ale takie to były czasy, zupełnie inaczej się do tego wtedy podchodziło. Ale ten sentyment i miłość do maluchów jest. Ja przypomnę raz jeszcze, nasi goście dzisiaj to Janusz Szczerla, Damian Kurcz, Adam Drozgała i Marcin Małysz, pomysłodawca tej wystawy w Radiu Kraków. I super, że to wymyśliłeś, bo my lubimy takie rzeczy. Mieliśmy tu kiedyś wystawę mikrosamochodów zorganizowaną przy współpracy z Muzeum Inżynierii Miejskiej. No a tym razem tą wystawę robimy, czyli wy jako klub 126 Chuligans, powiedzmy coś o tym klubie. Klub Była taka piosenka, jestem grzecznym kanibalem, krzywdy nie chcę zrobić ci. I wy jesteście też takimi grzecznymi kanibalami, chuliganami. No przede wszystkim jesteśmy grupą ludzi w takim wieku, kiedy raczej jesteśmy ostateczni niż dynamiczni. To tak się trochę śmieje, ale faktycznie... Także proszę się nie bać. Troszkę tak jest. Nie, no my nie chuliganimy aż tak bardzo. Co prawda zdarza się nam, jak mamy zloty, bo nasz klub organizuje takie wewnętrzne zloty i spotkania. W sezonie, kiedy jest to sezon motoryzacyjny, przyjeżdżamy maluchami zawsze i zawsze nimi jeździmy. Czy są to samochody, które przyjeżdżają na lawetach czy na kołach, ale zawsze się te auta pojawiają. Natomiast zimą mamy zawsze taki bal przebierańców i to już przyjeżdżamy autami cywilnymi, no ale grupa się spotyka. Spotykamy się my, spotykają się nasze żony, spotykają się nasze dzieci, bo już ze sobą utrzymują kontakt bardzo i bardzo się lubią, więc nawet my się śmiejemy, że właściwie tych dzieci nie ma. Jak pojawiamy się gdziekolwiek, to dzieciaki same się organizują i najczęściej siedzą w samochodach. To też tak się odbywa. Więc przedtem rozmawialiśmy o tej takiej krwi, która jest przeciągnięta paliwem naszych dzieci. Tak? One po prostu ciągną tą wiedzę. Tak było w przypadku mojego syna, który też ma już samochód swój własny, malucha, którego gdzieś tam kupiliśmy na Śląsku. A wszystko zaczęło się niewinnie od zlotu pojazdów zabytkowych w Lanskoronie. Pojechaliśmy razem i on zobaczył motorynkę. Jak zobaczył motorynkę, tak na nią zachorował, że 2 tygodnie później kupiliśmy motorynkę. Nie było szans. Ile teraz taka motorynka kosztuje mniej więcej? Z ciekawości. No nie jest to tanie, bo ty szukałeś ostatnio. 1500 zł. 1500? 1500 w górę, tak. Czyli do remontu 1500, a pewnie zrobione to koło pewnie... No 1500 bez dokumentów jeszcze. Tak, tak. No bo czyli nie do jazdy. Nie do jazdy. Czyli nie do jazdy. Można postawić sobie w salonie i patrzeć. Dokładnie. Nie, ale do jazdy, żeby była, to co? No to około 2000. Około 2-3 tysięcy trzeba dać za taką motoryneczkę. No i stąd się zaczęła jego pasja, a później Fiat 126 pewnego poranka przyszedł do mnie i mówi, tato, znalazłem samochód na Allegro, zobacz, co o tym sądzisz. Jak zobaczyłem, faktycznie młody miał oko. Samochód pierwszy właściciel, 60 tysięcy przebiegu, górnik emerytowany, który dostał jakiś tam talon na ten samochód w 88 roku. No i pojechaliśmy. No to kupił, no bo kto by nie kupował. Ja zadzwoniłem, pojechaliśmy, jeszcze coś opuścił dla młodego człowieka. Jakieś radio mu dał w prezencie Safari 5, no i tak się to wszystko zaczęło. No i teraz młody ma swój samochód, tato ma swój. Jeździmy na te wszystkie zloty. No i żyjemy klubowo, trzeba tak też powiedzieć, bo teraz na przykład w tą sobotę jeden z naszych kolegów bierze ślub w Bielsku Białej, koło Bielska właściwie. No i wszystkie samochody, dlatego wstawiamy je do was w niedzielę, bo wszystkie samochody jadą na wesele. Jadą na wesele i jadą po prostu zrobić korowód tej młodej parze. Ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Ta wystawa jest związana z pewną rocznicą. 6 czerwca. 6 czerwca jest to taka oficjalna data, która została jakby... No, 73 roku. 73 roku, tak? 6 czerwca. Pierwsze egzemplarze zostały w Polsce zmontowane w Bielsku Białej, konkretnie w 100% z włoskich części. To nie były samochody, które powstały tutaj wyprodukowane w sensie podzespołów, ale zostały zmontowane. Natomiast pierwsze samochody około 20 lipca 73 roku powstały w Bielsku Białej. I tu dodajmy, że można obejrzeć zdjęcia tej jedynki, która wtedy wyjechała na hali montażowej na naszej stronie. Zapraszamy radiokrakow.pl, tam państwo zobaczą zdjęcia na naszym Facebooku i to są zdjęcia specjalnie udostępnione nam przez patrona tej wystawy, tak. Przez Fiata. Przez Fiata, no bo to trzeba przyznać, że jeszcze ileś tam lat temu może ten maluch nie budził tak wielkiego zainteresowania i chyba nawet Fiat niespecjalnie przywiązywał tak wielką wagę do tej historii tego samochodu, który no w Polsce, wiadomo, tą swoją historię miał długą, ale już na koniec to chyba nie każdy lubił te maluchy, bo jeździło się już lepszymi autami, tak jak powiedzieliśmy wcześniej. Natomiast po pewnym czasie Fiat bardzo zaczął zwracać uwagę na to dziedzictwo i muszę powiedzieć, że dzięki uprzejmości Fiata no mamy zdjęcia, które akurat no nie teraz były publikowane, nigdy nie były publikowane. To są zdjęcia z budowy fabryki w Tychach. Na przykład pierwsze słupy, kamień węgielny pod fabrykę,
linia montażowa, lakiernia, tapicernia, to będzie można zobaczyć na wystawie tutaj w Radiu Kraków. Tak, będzie telewizor, gdzie to będzie, będą te wyświetlane te zdjęcia, tak żeby troszkę państwu nastroju tamtych czasów oddać. W ogóle to jest fajna sprawa, bo jak organizujemy jakąkolwiek wystawę albo chcemy coś zrobić, jak mówimy tylko, że robimy wystawę Fiata 126, to wszyscy nam pomagają. Pomaga nam Fiat, pomaga nam Muzeum Inżynierii Miejskiej, bo też jest naszym patronem przy tej akurat wystawie, także no, zawsze maluch wzbudza dobre emocje i dobre wibracje. Trudno się dziwić. Podsumowując, powiem, że 22 września 2000 roku, po 27 latach produkcji, zakończono montaż malucha. W Polsce powstało 3 318 674 egzemplarze tego samochodu. A ogólnie ponad 4 miliony. 4600 chyba, no. Tak. 4,5 miliona małych Fiatów wyprodukowanych. Nieprawdopodobne. Janusz, jak spotykasz dzisiaj takie na ulicy maluchy, serce tak szybciej bije? Tak, no powiem na nie ci, z miłością. Tak, straszny sentyment człowiek ma i... Jak już niedawno, może nie, tak w tej chwili bardzo, bardzo. Jak widzę, to po prostu nawet hamuję i tak chwilę patrzę i tak sobie wspominam i powiem ci, że... A nie ciągnie cię do tego, żeby tam gdzieś w garażu stała taki egzemplarz, powiedzmy sobie, który mógłbyś się czasami przejechać nim, no już nie mówiąc wystartować, ale przejechać. W niedzielę na spacer. Na spacer wziąć żonę i wybrać się małym Fiatem na taki spacer. Ja ci powiem tak, strasznie chciałem mieć taki samochód jak tu kolega z wyprodukował, bo ja taki jestem ekstremalny zawodnik, no byłem, no walka zawsze była walka, więc tak sobie myślę teraz z perspektywy czasu, takim maluszkiem się przejechać, tak. Chciałem mieć bardzo, bardzo samochód, prototyp, malucha, nie wiem, rzędu 250-300 koni. Chodziłem nawet za tym we Włoszech, ale jakoś na szczęście może dlaczego? Nie udało mi się dograć. Nie udało. Nie wiem, no bo bym może już nie żył. Znam swoją głowę. Na pewno mnie policja goniła parę razy, a ja bym się nie zatrzymał. No to tak tylko żartuję oczywiście. Chociaż może nie do końca. Dobrze, to za chwilę na naszej antenie wiadomości. My wrócimy po wiadomościach. Proszę z nami zostać i proszę do nas pisać, jeśli mają państwo wspomnienia z maluchem związane, albo jakieś dzisiejsze przemyślenia, proszę bardzo. To auto było w naszym życiu bardzo obecne, więc dobrze, żeby tak pozostało. Ja się cieszę, że te auta już nie trafiają na złomowiska, tylko wracają do życia. Ratujmy nasze małe, wielkie Fiaty. Radio Strada. Radio Strada. 5 minut po 15, tu Radio Kraków, magazyn Radio Strada. Przypominam, rozmawiamy dzisiaj o bardzo sympatycznym, miłym, kochanym samochodziku, który zmotoryzował Polskę. Można tak powiedzieć chyba, co? Bo przez ten mały Fiat był najbardziej popularnym autem lat 70. czy 80. w Polsce. Kiedy nie mieliśmy aut zagranicznych, mieliśmy swojego malucha i byliśmy z niego dumni, bo jeździł dzielnie po całym świecie. Wojtek Słoń, nasz kolega redakcyjny z redakcji sportowej, właśnie pisze, że miał taki samochód. Kilka razy był nim w Grecji i auto dało radę, nigdy się nie psuło. To było, co prawda, to z tych odrzutów zagranicznych, ale jednak, także maluch jeździły całe rodziny do Bułgarii na wczasy, pakowały siebie, psa i jeszcze bagaż i dało się, tak? Nawet bez bagażnika dachowego. Dziś jak patrzymy, przepraszam, na te auta stojące u nas w holu, no to każdy się zastanawia, jak to jest możliwe, że tam 4 osoby dorosłe wsiadły, a tu było możliwe. Znaczy, bagażnik był na dachu załadowany, przyczepkę się jakąś... Ja przypomnę, że nasi goście dzisiaj to Janusz Szerla, Damian Kurcz, Adam Druzgała i Marcin Małysz, pomysłodawca wystawy w Radiu Kraków. Powiedz, jakie usłabe punkty tego, bo zawsze się brało trochę części zamiennych w drogę, tak? Jak uważacie? Ja wiem, że bardzo często przeguby nie wytrzymywały te przy... Zabieraki. Tak? To ja wam powiem, że ten czerwony maluch, który ma 300 koni... Tak. Mój ojciec z nim jeździł na Ukrainę, do Rosji, ścigał się tam z jakimiś ichniejszymi samochodami, co też byli w szoku. I też zawsze brały prawie drugi silnik gdzieś tam w bagażniku czy na tylnym siedzeniu. No bo ten silnik, jak na dobrą sprawę się wyciągnęło, to pod pachę go można było do domu wziąć i na stole go remontować. No. Na każdej stacji można było zrobić remont silnika. W Polsce chyba wszystkie części były nawet dostępne. No znaczy, był dzisiaj, taki czas, że dzisiaj na stacjach. Nas to zastanawia, jak można tym maluchem jechać gdzieś dalej, bo tak jak każdy popatrzy, mówi, jejku, jak ja się tu rodziną mieściłem, jak ja mogłem jechać nad morze z kanistrem benzyny na dachu na przykład, tak? Ale prawda jest taka, myśmy
5 lat temu wybrali się grupą maluchów do Sopotu, na kołach z Krakowa. Założenie było jedno, dojechać, przeżyć, bo jeszcze nigdy nie jeździliśmy na takich trasach. No ale oczywiście założenie również było takie, żeby nie jechać autostradami, tylko bocznymi drogami. No, trasa Kraków-Sopot, wspaniała przygoda. Owszem, 13 godzin, ale jechaliśmy sobie tak po prostu powoli, turystycznie. Dużo więcej widzieliśmy niż kierowcy, którzy pędzą autostradą i nie widzą zbyt wiele. Między tymi wielkimi ekranami. Mój samochód spalił mi 4,5 litra, 4,6 dokładnie. Miałem średnią przelotową, także bardzo dobre spalanie na trasie. Wszyscy hybrydy współczesne. Tak, wszyscy przejechali cało i zdrowo. Miałem jedną awarię, zapieczony cylinderek hamulcowy w Toruniu. No to faktycznie była awaria, więc wszyscy wyskoczyli i byli przeszczęśliwi, że mogą coś naprawić w tej trasie. No ale to trochę tak jest. My po prostu wozimy ze sobą części i jadąc gdzieś w jakąś trasę dalszą na kołach się dzielimy. Jeden bierze elementy elektryczne, inny bierze elementy zawieszenia, jeszcze inny coś tam. Każdy ma ze sobą coś, co będzie nam potrzebne. Dętki i paski klinowe. No, bo ja też miałem taką przygodę z moim Fiatem. Mój szwagier miał wypadek samochodowy w Czerniowcach, to jest na granicy tej obecnej Ukrainy i Rumunii. Wylądował w szpitalu z dwoma nogami w gipsie i właśnie maluchem go przywiozłem stamtąd do Polski. Po prostu wyjął przedni fotel pasażera, obróciłem odwrotnie, siedział na tylnym fotelu. Nogi obydwie w gipsie miał na przednim fotelu. Jego żona siedziała za mną, a ja prowadziłem tego malucha tam z powrotem. Natomiast jeżeli mówisz o ojcu i tankowaniu, to tankowałem na stacji razem z takim krazem olbrzymim i tak strasznie się spodobał temu kierowcy tego kraza, a tam był taki, na stacji benzynowej był taki licznik co 10 litrów. No to. Więc zatankował mnie, zatankował jeszcze mi karnister do tego, tylko po to, żeby mu pozwolił siąść do środka i żeby zobaczyć. Słuchajcie, on przy tym krazie to rzeczywiście wyglądał jak zabawka. No więc to był samochód, którym się dało naprawdę daleko jechać i przygody, jakie mieli, cała turystyka samochodowa i wszyscy się dziwili, że ten maluch Turcja, Grecja objechały, ale jak okazuje się, jak Janusz nam opowiada, że Akropol, który jest rajdem no, po bezdrożach, po takich olbrzymich kamolach i ten samochód to wytrzymywał. No, bywało. Najśmieszniejsze, że jak startowałem w rajdzie Ruska Zima, to nie wiem, czy wiecie, ale maluch zdobył trzecie miejsce w klasie 2 litry. No to był też wyczyn. No słuchajcie, bo maluch... Przegrałem z Bublewiczem tylko i chyba z którymś tam. A tak to było. Ale i do czego zmierzam? Tak. To było takie fajne, że start był na takim hipodromie, gdzie było, ściągnęli tam, nie wiem, tych Rosjan, albo chcieli przyjść minus 35 stopni, ale z 10 tysięcy ludzi było jak nic. No i co? Cały stadion się dar. Małysza. Taki miałem doping. Marcin, to coś o tobie było. Może nie o mnie, no ale faktycznie maluch też startował w Monte Carlo. Przecież był, no to raz startował. I teraz w Monte Carlo Historic po latach też się pojawił. Lubiaki chyba wystartował. Wystartowały, tak, z Gdańska. Partner FSO, tak. No on jeździł dawniej u was. Tak. Też w tym. Był w teamie FSO, było był na dwóch, tak. No i słuchajcie, no okazuje się ten maluch, zresztą słuchajcie, w zimie nie ma lepszego samochodu do jazdy po śniegu niż maluch. Tylny napęd, tylny z tyłu silnik. Dociśnięty. Ludzie nie mogą wyjechać pod każdą górkę, a maluch wszędzie dojedzie. Tak. Nie tak jest? Jak u to jest? U nas na wsi tak dokładnie jest. Tak. Ja pamiętam taką sytuację, tak. Moja siostra miała tego malucha wcześniej. Zmienili sobie na Citroena Saxo. I pierwszy raz nie mogli tam do rodziców na działkę dojechać, pod górę. Tak, maluchem zawsze wyjechali, Citroenem nie potrafili. Dokładnie, jak jedynie nie dał rady, to wsteczny. Ja nawet znam takiego górala, który kupił sobie samochód terenowy, trzymał go w garażu, a całą zimę jeździł maluchem, bo lepiej mu się jeździło. Także. No, słuchajcie, ja wam opowiem taką historię. Mój przyjaciel, pan Marek Tyniec, był takim wielkim wielbicielem małego Fiata i grzebał wiecznie przy nim. I zrobił sobie taki silniczek, tam jakieś zawory od Zaporozca. No ale przed czasem trzeba ten samochód sprzedać, więc doprowadził go do takiego stanu, no powiedzmy sobie, fabrycznego. No ale tej głowicy nie wymieniał, tam parę rzeczy też w silniku nie wymieniał i nie mówił nowemu właścicielowi, jakie to zmiany ten silnik ma, no ale sprzedał. Chyba po 2 latach spotkał tego górala z Nowego Targu i mówi tak, panie, a coś pan mi za auto sprzedał? Mówi pan, nikt u mnie na górę wyjechać nie może, ja se smyk na górę tę maluchę wyjeżdżam.
Tak, że dziwne rzeczy się, ten samochód był po prostu uniwersalny. Ale muszę powiedzieć też, że mówimy dużo dzisiaj o podróżach, tak, i podróżowaniu po Polsce małym Fiatem. Kiedyś no, był to normalny środek lokomocji, dzisiaj wzbudza ogromne emocje. I faktycznie tak jest, jak my się poruszamy pomiędzy miastami, jeździmy na zloty, tak, czasami w nocy, czasami te auta jeżdżą na lawetach z różnych przyczyn, no to muszę powiedzieć, że tak sympatycznych spotkań, które my odbywamy, ja nie odbyłem nigdy. Każdy ma swoje wspomnienia z małym Fiatem. Każdy kiedyś miał, jeździł, tak, dziecko mu się urodziło w małym Fiacie, no cokolwiek, tak? Tych historii można by mnożyć. I faktycznie również dzieje się tak, że ci wszyscy, bardzo często ci napotkani ludzie, bardzo chcą nam pomóc w naszej pasji. I często mówią tak, słuchaj, a jak będziesz wracał, to zadzwoń do mnie, ja mam części w garażu, ja ci je przywiozę. Wiecie, ile ludzi jeszcze ma na pewno części? Bo to się, dawniej się zmagazynowało części, no nie było części. Prawda. Coś na ten temat wiem, bo pracowałem w tym okresie w Polmozbycie i byłem odpowiedzialny za części zamienne, więc wiedziałem, jak się zdobywało te części, jakie to były problemy ze zdobyciem, z łańcuszkiem rozrządu. No, ty miałeś łatwą pracę, bo tych części dużo nie było, nie? Wtedy. No, powiem ci, że to wcale takie proste nie było, bo dopiero jak pokazało się rzemiosło, a pamiętam, na ulicy Torowej w Krakowie była tłocznia blach. Normalnie tłoczyli błotniki, nie błotniki, no bo to było deficytowe. I mnóstwo zakładów właśnie rzemieślniczych zaczęło produkować części do małego Fiata. I jak się szło do pani Marysi, jak żeśmy to rozmawiali, to pani Marysia zawsze się pytała, oryginał czy rzemiosło, tak? Oryginał czy rzemiosło, tak, do dzisiaj tak jest. Ja się zastanawiam, skąd ona ma te części oryginalne. Nie wiem. Ja też czasami nie wiem skąd, ale był taki okres chyba, gdzie FSM wysprzedawał wszystko ze swoich magazynów i chyba ona tam się dobrze zaopatrzyła. Ale ona ta malucha zna na małym palcu ma i jak podejdziesz i powiesz, potrzebuje to i to, to ona ręką w ciemno z półki ściąga, kładzie i zawsze pytanie, oryginał czy rzemiosło? No właśnie. Ale w każdym razie tak, jest to jeden z powodów, dla których warto organizować takie wystawy jak tutaj w Radiu Kraków, dlatego że mamy okazję pokazać ludziom coś, co było kiedyś i nadal trwa. Tą piękną pasję. I wierzymy, że będzie trwało. Tak. Dobrze, to teraz przerwa, bo za chwilę wiadomości dla kierowców i wrócimy po wiadomościach. Radio Strada. 20 minut po 15:00 słuchają państwo Radia Kraków. Przypominam, to będzie wyjątkowy tydzień, ten, który nadchodzi, bo będziemy rozmawiać cały ten czas o małych Fiatach. Co dzień w radiostradach popołudniowych, tych 15:15, będzie jakaś opowieść o samochodach, o kolekcjonerach. No i będzie cały czas ta wystawa. Ona już nam rośnie, bo pierwsze samochody przyjechały, kolejne będą przyjeżdżały. To będzie i w dziedzińcu, i na dziedzińcu, i w holu. Także będą państwo mogli to wszystko pooglądać. Niektórzy pytają, czy będzie można otwierać i wsiadać. No nie bardzo, bo to trochę potraktujmy jak muzeum. Ale za to będzie taka wystawa również multimedialna, gdzie będą filmy, znaczy zdjęcia wyświetlane, które otrzymaliśmy od Fiata i będzie można się trochę poczuć. Część tych samochodów na przykład będzie kabriolet, więc tam do kabrioleta można łatwo zajrzeć, nie trzeba drzwi otwierać. Nie będziemy go przykrywać plandeką, ale prosimy też, żeby uszanować to, że to są jednak auta zabytkowe, szanowane, ktoś bardzo o nie dba, więc żeby... Perełki, tak, więc żeby tam nie... No wiem, że nasi słuchacze są mili kulturalni, ale czasem się zdarza, że ktoś tam jakiś papierek zostawi albo coś, więc żebyśmy szanowali to, co ktoś nam przywiózł, żebyśmy się mogli nacieszyć. Tak, Marcin? Dobrze mówię? Oczywiście, zdecydowanie. Można sobie robić zdjęcia przy samochodach i wysłać komuś, że oj, takiego miałem, tak? Bo to każdy, do kogo się spotyka, każdy mówi, ja kiedyś miałem malucha, no bo gdzieś te 3 miliony maluchów gdzieś tam po Polsce jeździły i... O, teraz czasami można spotkać ich gdzieś na złomie, leży, tylko każdy patrzy, jak wyrwać taką perełkę, wyremontować i nią jeździć. Nie, na złomach to chyba już nie ma, nie? To znaczy, na złomach to jest tak, że no, może nie powinien tego mówić, ludzie tej samochodów. Ale troszkę to jest tak, że na tych złomach to my też mamy kolegów. No wiem. No, to jest... I trochę jest tak, że my z tych złomów też te samochody... Da się odzyskać, tak? Coś się da, to znaczy, jeżeli samochód jest wyzłomowany i jest wycięte pole numerowe, to już tylko części, tak? Tak. Natomiast... Wy macie klub, który no, jest fanem tego małego Fiata, ale ja tak z perspektywy czasu nieraz rozmawiamy w różnych grupach ludzi moich wiekowych, to po prostu powiem wam szczerze, że sobie nawet sprawy nie zdajecie, jak każdy mówił, marzyłem o takim samochodzie. Kurczę, miałem. Po wielu latach udało się kupić. To naprawdę nie było łatwe w tamtych czasach zdobyć samochód, a maluch był taki, który był w zasięgu może tych normalnych ludzi. Bardzo drogi też stosunkowo, ale naprawdę sentyment. To są dziesiątki tysięcy ludzi do dzisiaj.
No chyba to były straszne wyrzeczenia, żeby ten samochód posiadać. Zresztą trzeba przyznać, że dzisiaj też tak trochę jest. Tak. To znaczy, żeby mieć malucha, który jest pięknie odrestaurowany, zrobiony, w którym silnik chodzi idealnie, blacharka jest dobrze zrobiona, lakier, który zawsze jest tą drogą częścią renowacji, no to są już spore pieniądze. No mamy takie, znamy takiego malucha, że lakier na maluchu kosztuje więcej niż cały samochód. Stoi w holu, mogą państwo zobaczyć, Wojtek Kropek, prawie Subaru, tak jest ten samochód opisany. Felgi w takim kolorze jak Subaru, czyli złote, tak? Tak, muszą być. Lakier oryginalny Subaru, samochód, który startuje w rajdach, na dachu stoją nawet jakieś puchary, jak państwo przez weekend przyjdą, to no być może jeszcze będą stały, bo będziemy je potem chować, bo będzie jeszcze zmiana ekspozycji, ale tak, to są takie samochody, które każdy z was włożył w nie serce, tak? Bo to nie tylko te wyścigowe, sportowe, ale też ten twój, w który włożyłeś na pewno masę pracy, czasu i serca, nie? No tak, trochę pracy kosztowało to, bo była wymiana całego zawieszenia na stary typ z powrotem, bo już było zmieniane, na zderzaki stare, malowanie całe było od początku, wszystko robione na nowo. Tutaj pomagał mi kolega Piotrek, który mi to po prostu malował za przysłowiową, powiedzmy, flaszkę, tak można powiedzieć, który lakiernikiem jest. Da. Dokładnie. I on mi to pomógł pomalować. Tak samo przy drugim pomógł. I no i po prostu poskładałem to wszystko do kupy. To była kwestia rozłożenia, złożenia z powrotem, przemalowania, złożenia z powrotem. Ale on jest teraz taki jak oryginalny. To tak, dokładnie. Bez modyfikacji żadnych. Bez żadnych modyfikacji. I on będzie stał u nas przypuszczalnie przy drzwiach, tak? To ten jest, o którym mówiłeś, on Marcin? On będzie stał, znaczy wszyscy go poznają, bo to jest taki kolor w takim, to groszek. Jest lakier, no taki groszek, ale ze specyfikacji włoskiej, taki dosyć jaskrawy, w związku z tym rzuca się w oczy. Rzuca się w oczy i na pewno będzie, no jest też zarejestrowany na żółtych tablicach. Często jest tak, że renowacje polegają na wracaniu do stanu pierwotnego. W maluchach przez ten cały czas, w którym on był produkowany, było trochę różnych modyfikacji, o których pewnie będziemy w przyszłym tygodniu rozmawiali na antenie. Mm-hmm. I w dobrym tonie było mieć ten samochód coraz nowszy. Czyli mieć plastikowe błotniki, mieć plastikowe listwy, mieć inne zawieszenie z wąskim rozstawem śruba szerokim. Tak, no i to wszystko było zmieniane. No a teraz jak się kupuje taki samochód w dowodzie rejestracyjnym, jest na przykład rocznik 76, no a wygląda jak elegant, tak. No to trzeba dużo pracy włożyć w to, żeby ten samochód wrócił do stanu pierwotnego i dużo pieniędzy. No niestety nie ma co się czarować. A pewnymi szczęściami, jak sobie dajecie radę, no bo to że pani Marysia tam jeszcze ma jakieś zapasy, to czy się uruchomiła produkcja na przykład części do małego Fiata gdzieś? Jeszcze to rzemiosło cały czas działa? To znaczy to jest tak, działa rzemiosło, ma się bardzo dobrze. Działa rzemiosło nie tylko w Polsce, ale również we Włoszech czy w Niemczech. My na przykład mamy taki zaprzyjaźniony sklep w Niemczech, z którego ściągamy zderzaki, ściągamy tapicerki, ściągamy oryginalne, pierwszoseryjne faldachy otwierane ręcznie. Więc można te części kupić, natomiast no, oczywiście wymaga to trochę pogrzebania, poszperania. Natomiast jest to również tak, że jak już siedzi się w tej motoryzacji, mówiąc kolokwialnie, jeżeli się ma trochę tych znajomych i ma się ich coraz więcej, bo my się spotykamy na zlotach, spotykamy się na różnego rodzaju meetingach, no to wtedy jest to doskonała okazja do tego, żeby te części sobie po prostu między sobą wymienić, kupić. Prawdziwi kolekcjonerzy tak naprawdę nie sprzedają części, tylko je wymieniają między sobą. I takie są zasady tutaj również w braci Maluchowej, że raczej nie handlujemy częściami, tylko je wymieniamy. No piękna sprawa. Ja mam nadzieję, że ta wasza grupa będzie się ciągle powiększała. Ja wiem, że już jest jeden kandydat do honorowego członkostwa. Patrzę na Janusza, być prosto w oczy. Janusz powiedział w przerwie, że tam jednak jakiś się szykuje maluch w twojej rodzinie. Szczerze, że nie wiedziałem o waszej grupie. Jestem no, tak pozytywnie zszokowany, bo nie przypuszczałem, że może być jeszcze taki fan klub malucha. I naprawdę szacun i z przyjemnością, jak będę mógł pomóc, czy się zaangażować, to naprawdę... Marcin, to legitymację honorową zaprasza, bo taki ambasador to jest naprawdę... W przerwie powiedziałem i zaprosiłem, także teraz... na. Już nawet mam numer telefonu. Tak jest. No. O, proszę bardzo. Zmieniliśmy się. Tak. To szybko poszło. Tak sobie myślę, że jeszcze Janusz, takie na koniec krótkie pytanie, bo dziś tak naprawdę nie produkujemy samochodów swoich. Maluch niby był licencyjny, ale jednak był nasz. To było auto, które wrosło w naszą kulturę, w nasze życie, w nasze wspomnienia dzisiaj. Dobrze, żeby te auta przeżyły też po to, żeby pokazać młodym ludziom, że mieliśmy coś swojego, że budowaliśmy tutaj auta. Tak, tylko ja nie wiem, czy te czasy na to tak jeszcze pozwalają. Może wy wiecie więcej, bo wydaje mi się, że już teraz tak troszeczkę i młodzież, i to nowe pokolenie to już się tak opiera na tych mocach, na tych nowych samochodach.
Ale tutaj rzeczywiście, no chyba ja bym polemizował. No nie, to nie jest do końca. Udało mi się sprowokować. Prosty przykład mojego syna, który sobie wrzucił zdjęcie na Facebooka z moim maluchem, po czym kolega napisał, to twój. Nie, za 3 lata będzie mój. Ale jeżeli jesteśmy na przykład na jakichś stacjach benzynowych, to zawsze ludzie podchodzą, pytają się, oglądają, dzieci oglądają. Często jest tak, ja mam problem na przykład, ja jeżdżąc autostradą, wioząc na lawecie tego malucha czerwonego, że nie mogę zmienić pasa, ponieważ osoby zatrzymują się w momencie, gdzie jest laweta, tak? I zaczynają oglądać. I często później, jak wyprzedzają, patrzę, że to młodzi ludzie zaciekawieni są tym samochodem. Ale powiedzmy sobie tak, w 2015 roku grupa moich znajomych, między innymi ja, byliśmy organizatorami największego na świecie zlotu Fiata. Kiedyś o tym rozmawialiśmy również tutaj na antenie. I powiem to tak, nigdy nie widziałem tak potężnej rzeszy ludzi. 1500 ludzi przyjechało do Krakowa. To było 600 maluchów. 1500 ludzi totalnie zakochanych w tych samochodach. Więc to jest jak choroba. Faktycznie to jest tak, że jak się już kupi jednego, to potem drugi. Co mnie już zaraziliście. No to dużo młodych ludzi właśnie. Chciałbym, żeby tak było, jak mówiłeś, że jednak ten samochód przetrwał jeszcze dziesiątki lat. Czego sobie i Państwu życzymy. Nasi goście dzisiaj to Janusz Szerla, Damian Kurcz, Adam Druzgała i Marcin Łałysz. Bardzo Wam dziękujemy za wizytę w studiu. Janusz, chciałbym Cię zaprosić za tydzień do audycji o 14. Jeśli znajdziesz czas, przyjdź, bądź z nami, bo to będą urodziny. Będziemy uroczyście świętować urodziny malucha. No bez Ciebie to prawie jak bez malucha te urodziny. No, zaprosili mnie do Jesteście Nowego Jorku, ale rezygnuję. Przyjdę tutaj. Dobrze, bardzo dziękujemy. Państwu też dziękujemy za to, że wspominają Państwo te maluchy i przypominam, wystawa czynna od poniedziałku do następnego poniedziałku, ale już przez ten weekend można co nieco w naszym holu zobaczyć. Radio Strada. 16, tu Radio Kraków, magazyn Radio Strada. Nieco zmienimy temat, ale oczywiście jak zawsze blisko motoryzacji i blisko bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo to jest w ogóle nasza pasja, prawda, Marku? No oczywiście, że tak. Wiadomo. Nasz gość, pani Barbara Pająk ze Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. My się do Głogoczowa w niedzielę wybieramy. Nie wiem, jak pani. Na pewno pracuję tak? Będzie tam. Pani. Dobrze. Myślę, że zabiorę też swojego męża i córeczkę i z wielu atrakcji skorzystamy, które tam na nas i na wszystkich przybywających będą czekały. No to teraz opowiedzmy trochę o tych atrakcjach, bo to wszystko w niedzielę i zaczyna się o 15, jeśli dobrze pamiętam, tak? Tak. Przede wszystkim, co się będzie działo. To jest druga Biesiada Głogoczowska. Mhm. Już po raz drugi organizujemy taki dosyć dużą imprezę kulturalno-regionalną. Zorganizowaną tym razem z okazji Dnia Dziecka. To jest impreza przede wszystkim dla dzieci skierowana, ale skorzystają na niej z różnych atrakcji nie tylko dzieci, ale również dorośli, rodzice i również młodzież. Co się będzie działo? Przede wszystkim wiele atrakcji dla dzieci przewidzieliśmy. No oczywiście dmuchana zjeżdżalnia, dmuchańce, wata cukrowa, oczywiście sporo łakoci, fontanna czekoladowa. Oprócz tego loteria fantowa i tutaj największymi nagrodami między innymi będą klocki Lego, będzie rower do wygrania, może i nawet komuś przydarzy się los z telewizorem. Oczywiście małym, takim raczej do kuchni, ale na pewno. Hulajnoga oczywiście też. Natomiast zakochana para, która szczęśliwie wylosuje wspaniały los, będzie mogła skorzystać nawet z kolacji w Wierzynku Krakowskim. Proszę bardzo. To teraz przejdźmy do tej części związanej trochę z motoryzacją, bo tam będzie i o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Tak. Będą strażacy, którzy będą prowadzić zajęcia, tam pewnie udzielanie pierwszej pomocy będzie, tak? Udzielanie pierwszej pomocy to akurat będzie domena Maltańskiej Służby Medycznej Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z psami. Mamy taką w Myślenicach. I te psy będą? Będzie można je poglądać? Nie wiem. Mają Psy, więc tak pytam. Mają owczarka australijskiego i labradora. Mam nadzieję... Australijskiego? To ja nie wiem, jak wygląda. Muszę sobie zobaczyć. Jest podobno. W każdym razie takiego może ze sobą zabiorą. Ja na pewno do takiego pieska nie podejdę, bo się psów troszeczkę boję. Ale to może są grzeczne psy. To nie są jakieś takie niegrzeczne rozbójniki, żeby gryzło. Nie. To zobaczymy. W każdym razie oni będą prezentowali pokaz sztuki udzielania pierwszej pomocy. Z kolei domeną Ochotniczej Straży Pożarnej będzie pokaz sztuki przeciwpożarniczej. Będą rozcinali samochód, ratują... Właśnie, tutaj dla...
dla pana Stanisława Grzesika bardzo duże podziękowania ze stacji kasowania pojazdów w Bochni, który przywiezie nam te samochody specjalnie po to, żebyśmy mogli pokazać państwu, jak to wygląda. Być może uda się je podpalić, któryś z nich, żeby państwo zobaczyli, jak to jest żywioł. My sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo szybko ogień w samochodzie się rozprzestrzenia. Że jeśli on się pojawił pod komorą silnika, to dosłownie w sekundy przenosi się do kabiny. Nie ma z tym żartów. I jeszcze jedna rzecz, będą gaśnice też, tak? Tak, będą gaśnice. Będzie szkolenie z zastosowania gaśnic samochodowych, więc każdy na pewno będzie mógł z tego skorzystać. My przy okazji zachęcamy, jeśli już mowa o tym rozcinaniu samochodów, do korzystania z tak zwanej karty ratowniczej. To jest karta, którą wozimy na podszybiu, na tej osłonie przeciwsłonecznej. Tam ją sobie wkładamy i w razie wypadku strażacy, ratownicy wiedzą, że tam ta karta się znajduje, a tu mają dokładny rozkład tego, co w naszym aucie jest. Gdzie są pasy, gdzie są napinacze pirotechniczne, jeśli to jest auto hybrydowe, gdzie są dodatkowe kable i akumulatory. Więc to wszystko jest bardzo istotne i to decyduje o sekundach, które z kolei decydują o naszym życiu. Więc przy okazji tego wszystkiego warto się zastanowić, a państwo będą mogli zobaczyć, jak to wygląda, takie rozcinanie samochodu. To też nie jest takie łatwe, że ciach, ciach i już, tylko trzeba się trochę przyłożyć. No na pewno troszeczkę czasu na to trzeba poświęcić, aczkolwiek już kiedyś robiliśmy taki pokaz i faktycznie jest to pokaz bardzo efektowny i można powiedzieć, że był punktem kulminacyjnym i najważniejszym momentem imprezy, którą kiedyś też organizowaliśmy. Bardzo efektowny, zapraszamy serdecznie. A coś dla rowerzystów. Bo... Czekaj, bo jeszcze o gaśnicach chciałem powiedzieć dwa słowa, bo te gaśnice, które wozimy w samochodach, raz, że są za małe, a dwa, że jak przyjdzie to co do czego, to nie wiemy, jak z nich skorzystać, bo to stres, bo szybko. No i efekt jest taki, że zamiast środek gaśniczy to wydostaje się gaz, a środek zostaje w gaśnicy i nic z tego. Więc będzie można też, w miarę możliwości będziemy mieli trochę gaśnic i będzie można spróbować, jak taką gaśnicę odpalić i zobaczą państwo, że wcale to nie jest takie proste. Jakby się mogło wydawać? Może ktoś powinien się zastanowić nad tym, jak uprościć. No w ogóle z gaśnicami w samochodzie to ja jestem zwolennikiem tego, żeby te gaśnice były po pierwsze większe, 3 kilówki, a po drugie były nieschowane w bagażniku pod bagażami, gdzie trzeba było koło wyjąć zapasowe, żeby dostać się do gaśnicy. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby gaśnica była zamontowana przy siedzeniu pasażera. Tak jest w rajdowych samochodach. Ona nie przeszkadza, bo nigdy nóg nie składamy pod siedzenie. Tam oczywiście zrobić uchwyt który taki mamy w bagażniku. I tak można bez problemu szybko ją wyciągnąć i użyć. I nie taką małą, bo tą małą to mówią, że to do niczego się nie nadaje. Czasami widać przy wypadku, jak leży 20 takich gaśnic, a samochód dalej się pali. No ale prawda. Ja wrócił do tych rowerzystów, bo wasza szkoła słynie z tego, że robicie, że prawie wszyscy uczniowie waszej szkoły posiadają karty rowerowe. Czy to jest prawda? Mało tego, wspieracie nas, jeśli robimy kartę rowerową w Krakowie. To taka ciekawostka. Dobrze wiedzieć. W każdym razie nasza szkoła generalnie dba bardzo o bezpieczeństwo. Niejednokrotnie braliśmy udział w konkursie Odblaskowa Szkoła. Jesteśmy dwukrotnym laureatem tegoż konkursu. 5. miejsce, czy też 7. 2 lata później, no to jest naprawdę dosyć duży wyczyn na 400 szkół. Zaopatrzyliśmy dzięki temu naszą szkołę w takie miasteczko ruchu drogowego. I tutaj właśnie dla rowerzystów nowinka odnośnie Biesiady Głogoczowskich. Miasteczko ruchu drogowego będzie rozłożone w sali gimnastycznej i będzie można pojeździć sobie właśnie na nim rowerem. To teraz może zróbmy przerwę na wiadomości dla kierowców i wrócimy za moment, dobrze? No to chwileczkę. Radio Strada. 14 minut do 16. Słuchają państwo Radia Kraków, magazyn Radio Strada. Przypominam, razem z nami pani Barbara Pająk ze Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie, gdzie też będziemy w niedzielę gościć i specjalne wydanie Radio Strady od godziny 17 do 18 stamtąd będą mogli państwo posłuchać. Będziemy opowiadać o tym, co się tam dzieje, jak to wygląda. Wracamy do opowieści właśnie o programie tego spotkania, bo jeszcze jest kolejny punkt, który powinniśmy omówić. To są pokazy samochodowe. Tak. Bliskie naszemu sercu. Domyślam się. Podczas biesiady będą prezentowały się na pewno 2 kluby. To będzie Motosport Myślenice i Myślenicki Klub Motorowy. I przedstawiciele tych klubów zadbali o to, aby pokazać przybywającym wówczas
starsze okazy samochodów. I co tam będziemy mieli? Maluch, maluch. Na pewno będzie maluch. Na pewno będzie maluch i tutaj nowinka dla chętnych. Będzie można się nim przejechać. Na miejscu pasażera oczywiście. Oj, nie wiem. Zobaczymy, jak się dowiadamy. No proszę. W każdym razie na pewno... Brzmi obiecująco. Tak. Na pewno jeszcze ja będzie... Ja się karnę. Na pewno jeszcze będzie można przejechać się dużym Fiatem, czyli Fiatem 125P. Oprócz tego będziemy mieli jeszcze takie eksponaty jak Jeep Willys z 1964 roku. Motory również będą tutaj między innymi M72. I tym okazem również będzie można się przejechać. Dobrze. To teraz na chwilę zmiana tematu znowu. Łączymy się z Grzegorzem Olchawskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Grzegorz, króciutko, co tam słychać na rajdzie? Bo wiem, że rajd startuje jutro, czy już dzisiaj? Rajd startuje już dzisiaj o godzinie 20 z rampy z parku, w przepięknym parku w mieście Vicenza. Dzisiaj będzie jeden odcinek nocny, tak jak dawniej to bywało na rajdach, a jutro od rana od godziny 8. 5 odcinków jechanych dwa razy, kończymy późno około godziny 19. I jedziesz w swoim Audi, tak? Tak, jadę swoim Audi A2 w Pucharze Włoch. Razem z pilotem Łukaszem? Razem z pilotem Łukaszem Wrońskim. Wrońskim, tak jest. Tak jest. Jak pogoda, jak nastroje? Jak tak, bojowe chyba, tak? Nastroje bojowe, stawka liczy po 180 samochodów. W tym czołówka, najlepsi włoscy kierowcy sprzed lat, prowadzi Laki z fabrycją Pons z numerem 1. Potem bardzo wielu kierowców w Lanciach Strato, w Lanciach Integrale, Fordy, Coswortty, wspaniała plejada. Bajka, po prostu bajecznie. Dużo samochodów włoskich, Fiat Ritmo, Auto Bianchi. No raj pięknie, pięknymi drogami. Teraz się wypogodziło. Dzisiaj jest piękna pogoda, bo wczoraj było deszczowo. U nas także też tak zapowiada samo się. Tak, no było nawet chłodno. W tej chwili już jest 27 stopni. No bardzo, bardzo ciekawe wyzwanie. To jest ta eliminacja mistrzostw Europy, czy to jest... Nie, to nie jest. To jest taka... Nie, nie. To jest eliminacja mistrzostw Włoch i Pucharu Włoch. My tu wzięliśmy się stąd, że zaprosił nas Vittorio Canevas, właściciel najsilniejszej szkoły rajdowej. Nie mogliśmy odmówić takiemu zaproszeniu. No nie, ja bym też nie odmówił. A poza tym, no, poza tym jest to wspaniała okazja treningu, a zarazem możliwości pokazania się i sprawdzenia wśród tych wspaniałych kierowców, którzy kiedyś święcili trąfy jako w zawodach mistrzostw świata. Grzegorz, dziękujemy ci pięknie. Trzymamy kciuki i zapraszamy zaraz po powrocie. Musisz nam o tym wszystkim opowiedzieć, bo zazdrościmy ci trochę. Kibicujemy tego, ci, tak. I zresztą dzisiaj tutaj była mowa... Dziękuję bardzo. Janusz Szerla mówił o tym, jak kiedyś pożyczył sobie samochód od Waltera Rella, więc już gdzieś tam jesteśmy blisko ciebie od samego początku tej audycji. Pozdrowienia dla całej ekipy i widzimy się w Krakowie i czekamy na was w studiu. Dziękuję bardzo, dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia. No jak państwo słyszą, piękna pogoda i w Polsce, i we Włoszech. Tak. Ja, jak usłyszałem Lancia Stratos, to od razu jak zaczął wymieniać te samochody, tak. to... Nie, Delta Integrale to po prostu jest... Jak słyszę, to jest coś niebywałego. Lepszej muzyki nie potrzebuję. Wróćmy do Głogoczowa z tych Włoch. Też w Głogoczowie ładnie. I pogoda piękna, też piękna. Tak. Mamy nadzieję, że mamy pogodę zamówioną na niedzielę. No myśmy zamawiali, także zobaczymy, jak to pójdzie. My też. Jak już wspomnieliśmy, od godziny 17 do 18 jest specjalne wydanie Radio Strady, a całe spotkanie do której potrwa? Od godziny 15 w ogóle zapraszamy do Głogoczowa. Mhm. Czyli po obiadku pakujemy się i idziemy do Głogoczowa, tak? Oczywiście do godziny 19. Mhm. I to jest przy szkole Tadeusza Kościuszki, szkole podstawowej. Tak, trzeba przejść przez główne wejście i tam jest taka piękna plaża trawiasta i na tę plażę trawiastą... Jest sześć plaża w Głogoczowie. Zapraszamy serdecznie. Dla tych, co będą jechać, to przypominam, że to jest ten dawny odcinek Zakopianki, który został wyeliminowany obwodnicą, więc trzeba zjechać z Zakopianki i wjechać sobie na starą drogę i tam się dojedzie do szkoły, albo gdzieś tam górami też można bocznymi drogami do Głogoczowa dojechać. Szkołę na szczęście widać z Zakopianki, tak. Więc mamy nadzieję na liczną publikę. Tak. No to my państwa zapraszamy. Tych, którzy nie będą mogli, zapraszamy przed odbiorniki radiowe, żeby posłuchać o tym, co tam będzie. Od 15 do 19 wszyscy spotykamy się, kto może, w Głogoczowie. Będzie coś i do oglądania, i do posłuchania. I do zjedzenia również. O,
Już... Miałem to powiedzieć, no, ale nie wiedziałem, czy na pewno. Nie wiedziałem, jak się zapytać. Coś dla oka, ucha i dla zęba. Wszyscy uczniowie przygotowali wraz z rodzicami stoiska. Każda klasa miała za zadanie przygotować stoisko i coś słodkiego, i coś ostrego, i coś kwaśnego na pewno dla każdego się znajdzie. No proszę. No to jesteśmy już prawie w domu. Bardzo pani dziękujemy. Pani Barbara Pająk ze Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie. Nasz program powoli dobiega końca. Przypominamy raz jeszcze, że cały przyszły tydzień w Radiu Kraków wystawa Mały Wielki Fiat 126P. To rzeczywiście wielki Fiat, choć mały, i wielka jego historia. Współpraca, zaprosiliśmy do współpracy i wsparli nas Fiat, między innymi przesyłając zdjęcia. Fantastyczne zdjęcia, niepublikowane zdjęcia z fabryki, z budowy tej fabryki, z historii małego Fiata. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, które też nas mocno wspiera, a my muzeum, bo tam mają takie perełki, że po prostu ja mógłbym tam zamieszkać. No i będziemy państwu starali się przybliżyć te samochody, choć bliskie, a jednak dalekie, bo dzisiaj, jak już wspomnieliśmy, młode pokolenie nie do końca już kojarzy ten samochód i nie potrafi sobie wyobrazić, czym on był. A dla nas to było coś niebywałego. To było auto, to było marzenie, to było coś, na co się czekało. Ja mam to szczęście lub nieszczęście pamiętać, ty Marek pewnie też, oczywiście, nie żebym ci patrzył w PESEL, ale pamiętasz to wyczekiwanie, zanim maluch się pojawił, jak się mówiło w dzienniku, wszędzie. Ludzie na ulicach rozmawiali o tym, że niedługo będzie ten mały Fiat, on się pojawi i wszyscy się zastanawiali, jak będzie wyglądał. Jeśli państwo wejdą na naszą stronę www.radiokrakow.pl, gdzie serdecznie zapraszamy, lub też na naszego Facebooka Radio Stradowego, na nasz fanpage, to zobaczą państwo zdjęcie samochodu z numerem 1. Proszę spojrzeć na ten samochód, ale też spojrzeć na pracowników, którzy stoją wokół, i na ich miny. Stoją i tak jakby trochę mieli się podrapać w głowę, co myśmy zrobili, co to będzie, takie małe auto. Wszyscy się wtedy zastanawiali, jak to będzie jeździć. Pamiętajmy, Warszawa wcześniej, ogromna w porównaniu z maluchem. Fiat duży, który również wydawał się ogromny w porównaniu z maluchem. I to wszystko, co jeździło jeszcze takie tam lata, nawet 50. jeszcze na drogach królowały, przecież tak, te auta, które gdzieś tam poprzyjeżdżały. I nagle wśród tego wszystkiego pojawia się taki mały, bystry, ostry zawodnik. Dlatego zagraliśmy na początku audycji 2 godziny temu piosenkę Jaskółka, bo on jest jak taka jaskółka. Mały, zwinny, no i fantastyczny. No. I rodzinny. I rodzinny, jak się okazywało. Tak, jak się okazało. Bardzo państwu dziękujemy. Przypominam, część tej wystawy już jest, więc w najbliższy weekend mogą państwo przyjść i rzucić okiem. Reszta dojedzie w poniedziałek. W poniedziałek oficjalne otwarcie wystawy, na którą serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękujemy za uwagę. Marek Handwerker. Marcin Koczyba. Program realizował Michał Karoń. No i przypominam, Głogoczów to już w tą niedzielę.